W piątek 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bizanowie odbyło się spotkanie z Państwem Kowalskimi z Towarzystwa Kulturalnego Echo Pystr. Spotkanie było zwieńczeniem wystawy zdjęć poświęconej dziedzictwu leonderskiemu Puszczy Pystrskiej, a prezentowanej w Bizanowskiej Bibliotece. Przybyli goście mogli obejrzeć film dokumentalny poświęcony wspomnianemu tematowi, otrzymać darmową książkę o historii osadnictwa oleńderskiego oraz porozmawiać z Wiesławą i Przemysławem Kowalskimi, którzy zgłębiają tematykę dziedzictwa oleńderskiego Puszczy Pystrskiej. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że to jest taki obszar blisko naszego domu, że można ciągle go penetrować, coś nowego odkrywać. I że nikt tego przed nami nie zrobił, to my jesteśmy tymi odkrywcami i to nas bardzo cieszy, nie? Że taki nieznany ląd odkryliśmy. Każdą wolną chwilę poświęcamy na to, żeby się tym zajmować, bo to społecznie robimy, jesteśmy normalnie, żyjemy z pracy jako rolnicy, sadownicy konkretnie i przez to, że mamy trochę wolnego czasu, zimą szczególnie, to możemy ten czas poświęcać na tą pasję, poznawanie tego obszaru. Na marginesie warto wspomnieć, że Puszcza Pystrska liczy około 50 cmentarzy niemieckich, które dziś pochłania las i ludzkie zapomnienie. Działalność państwa Kowalskich przywraca te miejsca do ponownego życia w ludzkiej świadomości.